Pozdrawiam z ekipy Moto Mózgi. Dzisiaj będziemy oglądać, co nam może zaoferować Peugeot XR7. Ok. Motocykle stają się coraz bardziej popularne. Stop. Stop. Pierdolnij to bez okej. Nie, ja tak nie umiem. Ja nie umiem bez okej. Okej, maszyna, która dostoi, powstała w 2010 roku i naprawdę jest piękna. Ze wszystkich rzeczy, które można mówić o tym motocyklu, na pewno nie można powiedzieć, że jest on typowy. Ej, Dragon, zwolnij. Czy też banalny. Zestaw owiewek i plastików po bokach maszyny jest naprawdę ciekawy. Z pewnością przykuje wzrok każdego. Ale machnij to od początku, ale wolniej. A kiedy tak zacząłem zapierdalać? Kurwa, po okej. Właściwości. Widać ten telefon? Nie. Po właściwościach jezdnych nie możemy się spodziewać ani sporta, ani turystyka. No przecież w końcu to jest 50 cm sześciennych. Mariusz Max Kolonko. Kurwa, Dragon! Jeszcze raz. Jest okej. Sama technika jazdy nie przypomina ani tutaj... Jedziemy na Kochanowice się chować. No właśnie. Na przystanek, dobra. Nie odczujemy zmęczenia od utrzymywania motocyklu w trasie. Kurwa, ty nie dałeś tu żadnych przecinków, ja teraz nie wiem, tam ma kamerę. Ustalamy właśnie, jakie powinny być pytania na naszym quizie i myślimy, żeby na przykład wrzucić takie pytanie o tym, czy Guy Martin kiedyś wygrał wyścig TT. No i ja myślę, że mogłoby być takie pytanie, Junior.
Spoko. Łukasz? Łukasz, co ty na to? No to dobra. Wyczujemy. W zakrętach jest to motocykl całkiem stabilny, ale pamiętajmy, że mimo wszystko jest to chopper, więc na pewno nie będzie się tak fajnie składał jak inne maszyny. Dlatego przed zakrętem lepiej nieco odpuścić z gazu, by już w samym zakręcie po prostu się nie zdziwić. Jadąc na tej kawie, naprawdę śmiało można wygodnie się rozsiąść i skupić się tylko na czerpaniu. O tym, jak dobrze przezimować swój motocykl. Siemaneczko, z tej strony junior z ekipy Motomust. Dziś postaram wam się odpowiedzieć, jak dobrze przezimować swój motocykl. No bo jak wiemy, mamy już listopad, a zima zbliża się wielkimi krokami. Zapraszam serdecznie. Zobacz.